Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu Widotesty.pl i dzisiaj Was zapraszam na film, który w zasadzie łączy w sobie dwa elementy. Przede wszystkim wybór komputera dla graczy i jakie części można w takim komputerze użyć oraz oczywiście składanie samego komputera. Tak więc zapraszam. No i zaczynamy od przedstawienia części. Przede wszystkim na początku musimy się zdeklarować co do platformy, na jakiej chcemy na zestaw dla graczy budować. W grę oczywiście wchodzą dwie AMD i Intel. My wybraliśmy tutaj procesor Intel Core i7, to jest dokładnie Haswell model 4770K. Procesor z odblokowanym mnożnikiem, który posiada 4 rdzenie, 8 wątków, standardowe taktowanie czy 5 GHz, plus oczywiście tryb turbo i duże możliwości podkręcania. Jak wiecie, u nas ten procesor już widzieliście. Konstrukcja akurat u nas szła bez problemu na 4,7 GHz z jeszcze w miarę przyzwoitymi napięciami. To, co oczywiście dalej się z tym wiąże. Nie możemy pozostawić tego procesora z boksowym chłodzeniem. Niestety Intel tutaj swoich użytkowników w zasadzie oszukał i daje zamiast porządnej pasy termoprzewodowej chociażby substancję, która słabo wprowadza ciepło na IHS, przez co temperatury są sporo wyższe i te procesory uważane są za grzejące się dosyć mocno. Tym bardziej, że my chcemy podkręcać, musimy tutaj zdecydować się na dobre, wydajne chłodzenie i do schłodzenia tego potworka posłuży nam akacawiną meduza. Chłodzenie dwuwieżowe, które oparte jest o jeden 120 i jeden 140 mm wentylator, bez problemu pozwoli nam na schłodzenie tego procesora również po podkręceniu. Mamy procesor, mamy chłodzenie do procesora, czas na płytę główną. Oczywiście całość będzie na tej płycie składana, dlatego tutaj nie można iść w zestawie dla graczy na żaden kompromis i stąd będzie to płyta Maximus 6 Gen Genie. To jest, słuchajcie, płyta w formacie Micro ATX, która bez problemu wejdzie nawet do stosunkowo niedużej obudowy. Pozwoli nam na osiągnięcie maksymalnych taktowań tego procesora. Dodatkowo duża funkcjonalność, porządne wykonanie, dobre podzespoły sprawdzą, że ta płyta posłuży nam po prostu długie lata. Kolejnym bardzo ważnym elementem dla graczy jest oczywiście co? Karta graficzna, dokładnie. I tutaj również nie idziemy na kompromisy, korzystając z obniżek cen, jakie zaproponowała nam tutaj Nvidia. Będziemy instalowali również kartę Asusa, a będzie to GTX 780. To nie jest jeszcze ta wersja z tej zwykła 780 z 3 GB pamięci GDDR5 i oczywiście wersja OC karty graficznej. Bez problemu pozwoli nam na płynną rozgrywkę nawet w najnowsze tytuły, zwłaszcza w takim połączeniu jak z procesorem Intel Core i7. Bierzemy sobie kolejny element na warsztat, czyli pamięci. Moi drodzy, ja tutaj mam dwie kości, to są Patrioty, taktowane standardowo 1333 MHz. Nie ma tutaj, nie będziemy korzystali ze zintegrowanej grafiki, która będzie korzystała z tych pamięci, dlatego nie ma też większego sensu kupować pamięci taktowanych wyżej. Tym bardziej, że bez problemu jej również podkręcimy na 1600, idąc z palcem w nosie. Minimum to jest 4 giga, zalecane 8, jeżeli pozwala Wam fundusz. Przy takim zestawie jak najbardziej 16 giga pamięci RAM jest tutaj zalecane. Mamy już praktycznie większość tutaj naszych komponentów, które nam posłużą do grania. Zostają nam jeszcze 3 elementy. Przede wszystkim zasilacz. Moi drodzy, zasilacz jest bardzo ważnym tutaj elementem całej platformy. To nie może być konstrukcja byle jaka, ona musi mieć siłę napędzać to wszystko również po C. Dlatego w naszej platformie zainstalujemy zasilacz Fractal Design. Będzie to Newton R3 o mocy 800 W. Jednostka semimodularna i z certyfikatem 80 plus Platinum. No i zostaje nam kolejny element, czyli dysk. Moi drodzy, jeżeli chodzi o dysk, to w przypadku komputera dla graczy warto sobie tutaj odłożyć troszeczkę pieniążków i zainstalować dwa dyski. Przede wszystkim dysk SSD, który pozwoli nam na instalację systemu i najważniejszych programów i nie będzie tutaj żadnym ograniczeniem dla platformy, oraz dysk zwykły, powiedzmy HDD, na dane o większej pojemności. Moi drodzy, no ja tutaj niestety, ale w tym momencie dysponuję tylko jednym dyskiem, z tradycyjnym dyskiem 2,5-calowym, ale HDD i będzie musiał nam do tego wystarczyć. Oczywiście całość takiego dobrego zestawu musimy zamknąć też w porządnej obudowie. Nie inaczej jest i w tym wypadku obudowa, słuchajcie, której ten zestaw będziemy instalowali, to jest Fractal Design, dokładnie tak jak widzicie, Arc Mini R2, dlatego tutaj też wszystko się bez problemu zmieści, będzie kompatybilne zarówno chłodzenie, karta graficzna, jak i oczywiście płyta główna oraz zasilacz. Moi drodzy, przystępujemy do montażu.
Pierwszym etapem jest przygotowanie, tak jak zwykle zresztą, płyty głównej i obudowy. Na początek idzie oczywiście obudowa. Tutaj przede wszystkim musimy poprzykręcać kołki dystansowe do właśnie umocowania płyty głównej w odpowiednie otwory. Możecie sobie wcześniej przymierzyć płytę główną, jeżeli nasza obudowa nie ma oznaczeń, a następnie w odpowiednie miejsca przykręcamy właśnie te kołki dystansowe. Pamiętajcie, żeby tych kołków nie było za dużo, bo one mogą, jeżeli będziecie mieli pecha, zrobić nam po prostu zwarcie na płycie głównej. Kołki dystansowe, jak widzicie, mamy przygotowane już, więc możemy się zająć kolejnym elementem. Moi drodzy, mimo iż karta Asusa GTX 780, który tutaj będziemy instalowali, wejdzie nam do tej obudowy bez problemu, jednakowoż my tutaj budujemy zestaw praktycznie bez kompromisów, to żeby poprawić wentylację, wyciągniemy górny koszyk. Nie mamy tyle dysków, żeby trzeba było korzystać z tych dodatkowych sanek do góry, dlatego warto zadbać o lepszy przepływ powietrza. Ostatnim elementem przygotowania obudowy, a warto go zrobić na początku, żeby nie zapomnieć o tym w późniejszym czasie, to jest oczywiście włożenie tutaj zaślepki na porty wejść do naszej obudowy. Pamiętajcie o jej prawidłowej orientacji i ją po prostu wciskamy tutaj, tak, w odpowiednie miejsce w naszej obudowie. Jeżeli jest prawidłowo włożona, prawidłowo dociśnięta, to w zasadzie jest koniec przygotowania naszej obudowy do instalacji dalszej komputera dla graczy. Kolejnym krokiem jest przygotowanie naszej płyty głównej i backplate'u chłodzenia. Ja tutaj nie będę instalował samego chłodzenia od razu z uwagi na jego wymiary, gdyż po prostu byłoby wtedy niemożliwe przykręcenie płyty głównej. Nie będę korzystał z boksowego, o czym wspominałem na wstępie tego filmu. I słuchajcie, moi drodzy, w przypadku zdecydowanej większości chyba jeszcze nie trafiłem na takie chłodzenie, które umożliwiałoby instalację procesora bez demontażu backplate'u, dlatego na początek instalujemy procesor. Pamiętajcie, że mamy tutaj do czynienia z Haswellem, czyli tej przykrywki tutaj nie zdejmujemy. Wkładamy sobie procesor. Uważajcie oczywiście na piny. Zobaczcie, cyk. I teraz zamykamy, a to odskakuje nam samo. Teraz instalujemy sobie backplate. Każdy producent przygotował odpowiednie otwory tutaj, które umożliwią nam instalację takiego backplate'u w przypadku różnych soketów Intela. I teraz, kiedy mamy to przygotowane, możemy to dokręcić. Pamiętajcie, ja chłodzenia teraz instalował nie będę. Z uwagi na jego wielkość nie mógłbym podpiąć ani wentylatora, ani 8-pinowego podłączenia do zasilania. Tak więc tutaj sobie jeszcze raz sprawdzamy, czy wszystko jest ok. Jeżeli tak, to w zasadzie przygotowanie płyty mamy zakończone. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Ta płyta główna posiada tutaj dodatkowo jeszcze kartę Wi-Fi, którą możemy sobie przykręcić lub też nie. Ja nie będę z niej na razie korzystał, dopiero później podczas testów. Tak więc ja sobie to teraz zostawię nieprzykręcone, a będziemy korzystali podczas oczywiście grania z karty sieciowej tutaj normalnej, ethernetowej. Również przed instalacją chłodzenia, kiedy już płyta może być przykręcona bez problemu w obudowie, instalujemy sobie pamięć RAM. Pamiętajcie o tym, aby obsadzić odpowiednie sloty. Ta płyta główna posiada taki przycisk MEM OK, w razie na przykład coś by nie grało, no to nie ma problemu. I teraz słuchajcie, przecieramy sobie alkoholem izopropylowym i procesor i podstawę chłodzenia. Jak widzicie, ja tutaj zdjąłem wentylatory i tutaj całość jest tak ułożona, że wentylator będzie tą stroną. Po przetarciu nakładamy pastę termoprzewodzącą. Pamiętajcie, nie musicie pasty rozprowadzać. Ja czegoś takiego nie stosuję. Teraz tak, z uwagi tutaj właśnie na wielkość chłodzenia i kompatybilność z pierwszym slotem, to chłodzenie będzie odwrócone. Najpierw sobie podpinam wentylator, a następnie będę instalował chłodzenie, moi drodzy. Słuchajcie, chłodzenie będzie instalowane, już Wam pokazuję, w ten sposób. Dlatego też prowadnice były w ten, a nie inny sposób ułożone, po to, żeby tutaj można było sobie teraz bez problemu to przykręcić i żeby była kompatybilność z pierwszym slotem. Jak widzicie, nasz zestaw komputerowy już jest gotowy.
Na koniec jeszcze tylko szybkie podsumowanie, co my tutaj mamy. Zasilacz Fractal Design Newton R3 o mocy 800 W, karta graficzna Asusa GTX 780, procesor Intel Core i7-4770K, do tego chłodzenie Akasa Vino Medusa, ustawione w takiej pozycji, żeby wywiewało ciepłe powietrze do góry i bez zdalnego wentylatora, to nam zapewniło kompatybilność z pierwszym slotem pamięci RAM. Płyta główna Maximus 6 Genie, oczywiście również Asusa. Na tym mamy dodatkowo 4 GB pamięci RAM, dysk 120 na potrzeby po prostu testu i tego poradnika. Moi drodzy, w tym filmie to jest na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.